spółki córki ZGO Nowa. Jak Państwo pamiętacie, ta spółka była w czasie kampanii i przed kampanią wyborczą przez wszystkich wskazywana jako ten element majątku, który powinien być w pierwszej kolejności sprzedany. Dlatego myślę, że tutaj programy wyborcze realizujemy wszystkich kandydatów i poprzedników. Jest to o tyle ważne, że po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy zostały już przeprowadzone procedury przetargowe, wyłonione zostały podmioty, które obsługują w poszczególnych gminach kwestie odbioru odpadów komunalnych. Chciałem przypomnieć, że w momencie, kiedy była zbywana spółka gminna PET, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, wcześniej zostały decyzje podjęte przez ówczesnych burmistrzów. Dopiero w następnej kolejności zostały poinformowane o tym poinformowana Rada. W tamtej sytuacji można powiedzieć, firma, która na rynku jarocińskim pełniła funkcję monopolistyczną, została zbyta i nie było takich, że tak powiem, katastroficznych stwierdzeń, jak dzisiaj niektóre osoby stosują w stosunku do zamiaru sprzedania spółki ZGO Nowa. Krytyk to taka osoba, która potrafi wskazać swoje rozwiązania. Bardzo często one mogą diametralnie różnić się od rozwiązań proponowanych przez decydentów. Ja nie będę się odnosił do krytykanstwa w wymiarze byłego burmistrza, który zapisał się ciemną kartą w historii zarówno postępowań przetargowych, mam tutaj na myśli ograniczenie konkurencji, bardzo wysokie ceny i dopuszczanie tylko jednej z firm, czyli firmy Drobut, która była przekształcona z firmy Kanwut w skandalicznych uwarunkowaniach w roku 2004. Drugie doznania to o tym, co mówił burmistrz Martuzalski, także złe doświadczenia z PEC-em. Byłem wtedy radnym opozycji. Informacja przekazana przez byłego burmistrza, który dzisiaj występuje i chce bardzo transparentnie uzyskiwać informacje na temat obecnego zbycia udziału w tym przypadku w spółce ZGO Nowa i takie informacje uzyskuje. Dzisiaj to jest kolejny dowód na to, że nasze działania są upublicznione i transparentne i mówimy o wielu rzeczach, o których Państwo dzisiaj będą mogli usłyszeć. Są delikatnie mówiąc nieprawdziwe i niepokojące. Szanowni Państwo, różnica między Kanbutem, dzisiejszym Drobutem, a PEC-em jest taki, że wtedy właściciela reprezentował sam burmistrz i on decydował wtedy niestety jednoosobowo o udziałach i prywatyzowaniu majątku gminy. Jak to się zakończyło w kontekście Kanbutu? Skutki wysokich cen odczuwamy my wszyscy, mieszkańcy Jarocina, do dnia dzisiejszego. W tym przypadku decyzje podejmują spółki, czyli spółka Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Zakład Gospodarki Odpadami, jeden podmiot prywatny, najniższy udziałowiec spółki ZGO Nowa, czyli spółka EcoDbank. Wszystkie te spółki podjęły jednogłośną decyzję i zgodę do zbycia 100% udziału w spółce ZGO Nowej i określiły tryb publiczny, jak najbardziej publiczny, zgodny z prawem zamówień publicznych, w trybie przetargu ustnego, aukcji prowadzonej przez wyznaczoną spółkę, w tym przypadku Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Większym udziałowcem jest Zakład Gospodarki Odpadami, który posiada 1919 udziałów o wartości nominalnej, jak mają Państwo wskazane do góry, 500 zł każdy. Drugim co do ilości udziałów jest Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Gestie graniczące z manipulacją, że po zbyciu spółki ZGO Nowa może znacząco wzrosnąć cena za usługi. Ja chciałem to zwrócić Państwu uwagę na jedną kwestię. Odbiór i przetransportowanie odpadów komunalnych nie jest zadaniem własnym gminy. Ta spółka jest pierwszą ze spółek, która, jak wcześniej zapowiadałem, będzie zbywana.
tam, gdzie spółki nie będą realizowały zadania własnej gminy, a będą elementem konkurencyjnym na rynku gospodarczym. Oczywiście nie jest to możliwe z wielu przyczyn w przypadku innych spółek. Przede wszystkim jest to związane z bardzo dużymi zobowiązaniami, które ciążą na pozostałych spółkach. Będę przedstawiał mieszkańcom Jarocina propozycję zbycia części czy całej spółek, a w momencie, kiedy to będzie się mieszkańcom opłacało. Spółka, chciałem zwrócić uwagę, jest spółką niegminną i ewentualne rozstrzygnięcie Trybunału będzie dotyczyło tylko podmiotów, które bezpośrednio są, których właścicielami są gminy. Dlatego tak czy inaczej to rozstrzygnięcie nie dotyczy rozwiązania jarocińskiego. Słyszałem takie propozycje od tak zwanych krytykantów, jak tutaj burmistrz Kostka zaznaczył, aby gmina przejęła udziały, czyli krótko mówiąc wykupiła udziały od spółek. No to jak to się ma z tymi hasłami, które głoszono i głosi się, że gmina nie powinna prowadzić działalności tam, gdzie funkcjonuje rynek. Działania prywatyzacyjne na przykładzie Kanbudu, dzisiejszego Drobudu i PEC-u. Prawdopodobnie z wielką dozą domniemania można by było stwierdzić, że ta spółka byłaby sprecyzowana w sposób bardzo kontrolny, wygrałaby przetarg pewnie na dłużej niż 24 miesiące i bardzo dobrze radziła sobie na rynku usług w sposób bardzo kontrolowany, co robi dzisiaj monopolista, czyli firma Drob. Resztę proszę, aby dopowiedziała sobie opinia publiczna, mając na względzie właśnie prywatyzację firmy Kanbud i przekształcenie firmy Drobud i także EcoDbaj z obsługą największych inwestycji drogowych w gminie Jarocin, obsługą oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowe. Pewnie tutaj taki kontrolowany zabieg w postaci przekształcenia i prywatyzacji spółki ZGO Nowa miałby miejsce. Dzisiaj naszych krytykantów, adwersarzy boli to, że jest to robione wszystko w sposób publiczny, niekontrolowany i niekierunkowany. Jak gdyby tym osobom wydaje się, że jest to po prostu niemożliwe, że u steru są takie osoby, które przeprowadzają proces zbycia w sposób niezależny od burmistrza i niezależny od właścicieli spółek. Ale jednoznacznie wynik Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy spółki ZGO Nowa. Panowie, czy Państwo śledzicie strony internetowe spółki? Zapewne zauważyliście, że już ogłoszony jest przetarg na realizację drugiego etapu Hilarowa i myślę, że te pieniądze w sposób godny zostaną zainwestowane w budowę kolejnych 8 mieszkań socjalnych. My również mamy plany rozwojowe co do naszego funduszu. Tu chcę też powiedzieć, że jesteśmy na etapie uzyskania, no mam nadzieję, pozytywnej oceny przeprowadzonej przez firmę Eurorating. Także też środki jak najbardziej potrzebne są nam na koncie, a nie żebyśmy mieli właśnie to kapitał zakładowy jakby w nieruchomościach. No a też w uzgodnieniu z panem burmistrzem mamy pewne pomysły, które chcemy realizować, jak to przyjdzie w nowy okres programowania Unii Europejskiej. JDFPK ma w tej chwili jakieś zadłużenie? Nie. Nie ma. Czy gmina będzie starała się w jakiś sposób przetransferować bez względu na założenia prawne? Nie wiem, umorzenie udziałów jest w tej chwili niemożliwe, z tego co wiem, prawda? Czy będziesz starała się przetransferować pieniądze ze sprzedaży ewentualnej do budżetu? A jeśli tak, to w jaki sposób? To znaczy w tej chwili ja proszę, żebyśmy nie dzielili skóry na niedźwiedziu, na razie jesteśmy na etapie... No ale jakieś plany Państwo macie, prawda? Jest to zapisane w budżecie po stronie prywatyzacji. Skąd weźmiecie te pieniądze? Ja jeszcze raz podkreślam. Prosiłbym, żebyśmy dzisiaj nie dzielili skóry na niedźwiedziu. Po przeprowadzonej skutecznie transakcji będziemy wtedy podejmowali decyzje. Na dzień oczywiście w pierwszej kolejności będą te kwestie, o których tutaj Państwo prezesi mówili, czyli zabezpieczenie tych potrzeb, które są związane z planami rozwojowymi spółek. Natomiast co do innych rozwiązań, no, to nie będzie polegało na pewno na pstryknięciu palcami poprzez głęboką analizę, poprzez jak najlepsze wykorzystanie tych środków na, jak już raz wspomniałem i jeszcze raz potwierdzę, przypomnę, na zadania, na które mieszkańcy czekają, realizację tych zadań. Także na dzień dzisiejszy taką odpowiedź mogę udzielić. Oczywiście po
transakcji będziemy, pewnie z Państwem się spotkamy i będziemy mogli wtedy zrelacjonować efekt tych zamierzeń.